Maria and Ben have been invited to the barbecue at Maria's friend's summer house. Okay, it's somewhere here. Have you got the address? Oh no, I must have forgotten it. I'll call her. Where is my phone? It must be in your bag. No, it's not. Oh no, I must have left it on the table. But don't worry, I've been here once before. I'll recognise the house. It could be this one. No, sorry, it can't be this one. Joan's house had a darker roof, I'm sure. Oh, this must be her house. And look, the barbecue. But where is Joan and everybody? They could be inside the house. Look, the gate's open. They might have gone somewhere. We're very early. Let's wait in the garden. They could have gone to the shops on their bikes. They can't have gone on their bikes. Look, the bicycles are here. Okay, you're right. Anyway, let's just wait for them. We can prepare the sausages and vegetables in the meantime. What are you doing in our garden? W dzisiejszej lekcji zajmiemy się czasownikami modalnymi używanymi po to, aby spekulować na temat teraźniejszości i przeszłości. Najpierw zajmiemy się spekulacjami na temat teraźniejszości. Kiedy spekulujemy na temat teraźniejszości, używamy odpowiedniego czasownika modalnego oraz czasownika w bezokoliczniku. Jeśli mamy silne przekonanie, że coś jest prawdą, używamy czasownika must. Tłumaczymy go jako musi, muszą lub na pewno. Your mobile phone must be in your bag. Kiedy jesteśmy pewni, że coś nie jest prawdą, używamy czasownika can't. Tłumaczymy go jako nie może, nie mogą lub na pewno nie. It can't be this house. Joan's house had a darker roof. Kiedy uważamy, że jest możliwe, że coś jest prawdą, używamy might, may lub could. Tłumaczymy je jako może, mogą lub być może. Używamy tych czasowników wymiennie. They could, may, might be inside the house. Kiedy spekulujemy na temat przeszłości, używamy odpowiedniego czasownika modalnego oraz have i trzeciej formy czasownika, past participle. Kiedy jesteśmy pewni, że coś się wydarzyło w przeszłości, używamy, podobnie jak w spekulacjach na temat teraźniejszości, czasownika must. I must have left my phone on the table. Kiedy jesteśmy pewni, że coś się nie wydarzyło, używamy, podobnie jak przy spekulacjach na temat teraźniejszości, czasownika can't, ale również couldn't. They can't, couldn't have gone on their bikes. Look, the bicycles are here. Podobnie jak w czasie teraźniejszym, dla wyrażenia niepewności używamy czasowników might, may oraz could. They might have gone somewhere. They could have gone to the shops. Na dziś to już wszystko. Dziękuję.